Witam w kolejnym odcinku z gry Star Wars Battlefront. Bierzemy się za kolejną misję bitwy. No i spróbujemy sobie bitwę na Endorze. Zaczynamy. Zasady gry są oczywiście takie same jak na poprzedniej mapie. Musimy eliminować przeciwników i zbierać po nich punkty. Sojusz Rebeliantów czy Imperium Galaktyczne? A niech będzie Imperium. Blastery. Niechaj będzie ten. Ręce, które leczą, to niech będzie łuki, ponieważ dzięki łuki będziemy mieli pole osobiste, a to się nam na pewno przyda do ochrony. No i zaczynamy. Musimy zaatakować i pokonać rebeliantów. Okej. Mapa wygląda bardzo ładnie, już widzę. Pada sobie deszcz. Jak wyskoczył! I kolejny leży. Mamy już 8 punktów. Myślę, że na tej mapie będzie nam się grało tak samo fajnie jak na poprzedniej. A może nawet i lepiej. Bo ona wygląda na trochę bardziej rozbudowaną. I gdzie jesteście? Biegamy chyba w kółko, czy jak? Wychodzimy. No i zabijamy kolejnych. Pole osobiste się przydało. Mamy już 10 punktów. Przeciwnicy nie mają na razie żadnego. 12, 14 punktów. No i wychodźcie. Co to było? No żeby tak się podstawić. Oj, wy małe głupole. I bierzemy się za kolejnych. No i gdzie się czaicie? Co to jest w ogóle za maszyna? Zbieramy kolejne punkty. Ale mnie wysadził dziad jeden. Ale i tak coś im słabo idzie, nie? Ja już mam 30 punktów, a oni dalej mają 0. Co ci się stało? Co to jest? Jak ty to zrobiłeś? No, odczep się ode mnie. Padajże, no. Co to była za magia? Nie chowaj się w krzakach, tylko wychodź walczyć. No i cóż, biegamy sobie w kółko, zabijamy ich. Mi się to bardzo podoba. Fajna gra, żeby się odstresować. Fajnie jest tak sobie po prostu pobiegać, postrzelać. Bardzo ładnie mi się podkładacie.
Oby tak dalej, panowie. I zbieramy kolejne punkty. No i tak w kółko. Ajajaj, dostałem niestety. Ale to nic, my się tym nie przejmujemy, ruszamy dalej do przodu. Nie ma co się przejmować, nie wolno płakać. Tylko należy strzelać i walczyć. Oraz zbierać punkty. Co to za fruwanie? Jak się rozbił? Ale ostra jazda. Teraz to się was namnożyło. Dobra, wchodzimy, bo mamy 1 HP. Pomagajcie mi tu. O właśnie. Dobrze. Ale nas tu przeskrzynili trochę, nie? No ale i tak chyba wygramy. Ale ostra jazda teraz już jest. Teraz to już się grubo zaczęło. Zbieramy kolejne punkty. Szybko musimy to zbierać do 100. O, ile to punktów do zebrania. Elegancko. Chowamy się ponownie. Rzucamy i was nie ma. Skąd? A nie ma. Zabili mnie ponownie. No ale już niedużo brakuje. Ło, o ty Mendo, masz. Gin. Ale jesteś brzydki. Żeby zginąć z rąk takiego przydala, to już naprawdę jest hańba. I wstyd. No ale cóż, wszystko się może zdarzyć. No, wreszcie się udało. A więc wychodzimy. I teraz zagramy sobie jeszcze inną mapę. Zaraz sobie jakąś wybierzemy. Misję, przechodzimy ponownie do bitwy. Którą by tu wybrać? To niechaj będzie ta. I zaczynamy ponownie.
To teraz zagramy jako sojusz. Która broń by była dobra? Każda ma jakieś zalety i wady. No to zaczynamy ponownie. Kolejna mapa. No i jedziemy. Tutaj chyba będzie trochę bardziej dynamicznie niż na poprzedniej mapie, nie? Bo tutaj od początku widzę, że coś się dzieje. Fajnie się gra, tylko trochę szkoda, że mapy są takie małe, nie? Moim zdaniem są trochę za małe, mogłyby być trochę większe. No ale zabawa i tak jest całkiem niezła, więc jest ok. Zaraz sobie pozwiedzamy, zobaczymy, gdzie się da jeszcze wejść. Wchodzimy do środka. A to są moi. Przepraszam. Wybaczcie. Tam nie wejdziemy. No czemu tak za mną łazicie? Ponownie podziwiacie ściany? Tak samo jak wasi koledzy z pierwszego odcinka? Co ci się dzieje z głową? Co się dzieje? Co ci się dzieje ze szyją? Ej gościu, co jest grane? Ej! Co ci jest? No, patrzymy się na ścianę. Jak? Fajnie? Podoba ci się architektura? Napatrzyliście się? Okej, to idziemy dalej walczyć. I gdzie jesteście? Ale pustki, nie? Czemu jest tak pusto? Co, wy siły nie macie unosić broni? Ale pustki. Tam jakaś lawa jest. Skały, wzgórza. A my stoimy i się nudzimy, nie? Gdzie oni są wszyscy? Na dole? No chodźcie do mnie. To był znowu mój, sorry. Wybaczcie, ale wy mi się mylicie. Wyglądacie wszyscy tak samo. Wybiegamy. No ale chodźcie do mnie, no. Dziwna ta mapa jest trochę, mi się wydaje. Za mało się na niej dzieje. Nie ma, teraz uciekasz, nie?
Dawać, dawać śmiało. Będzie headshot. Jest headshot. Kolejny. Teraz to już się zaczyna jazda chyba trochę większa. No i wychodzimy ponownie. A mam cię tu. Jak się zaczaił? No siema, jak tam? Co to masz? No naprawdę masz czela, muszę ci to przyznać. Dawać, dawać, gonimy się z nimi. Już mamy prawie połowę wymaganych punktów. Tak więc nie jest źle. O Jezu, ale jesteś szpetny. Co ci się stało? Co to masz? Czym ty w ogóle jesteś? Popatrz się na mnie. Co ci się stało? Opowiadaj. Naprawdę chciałbym ci powiedzieć w tym momencie, że składam ci najsmutniejsze i najszczersze kondolencje. Naprawdę musisz przeżywać wielką tragedię, gdy codziennie patrzysz w lustro. Bardzo ci współczuję. Ale szalejecie z tymi wyrzutniami rakiet. No dawajcie, chodźcie tu. Co się czaisz? Co? Ja ci dam. Nie ma czajenia się, nie ma tak. Podchodzić po kolei, zaraz was tu wszystkich załatwię. O ty szturmowcu cwany. Ja ci tu dam zaraz. Wróg namierza, uciekamy. Co to za fruwanie? Dobrze, rozbiłeś się, hahaha. I znowu nie ma nikogo. I było się tak czaić?
Trochę się musimy schować. No, no właśnie, nie wyszło. Ja ci tu dam zabawę z rakietami. No i zbieramy ponownie, pobiegamy sobie. Akcja jest taka ostra, że nawet mój pies zaczął teraz szczekać. No nie podchodź, że mi. Czemu się pchasz? Proszę mi się nie pchać. No po co tu za mną leziecie? Proszę za mną tutaj nie chodzić, bo ja staram się dzielnie walczyć. I chyba jestem jedynym w tej drużynie, który zbiera te punkty. Bo nie widzę, żeby ktoś jeszcze je zbierał i za nimi latał. O ty gnoju. ...91 punktów już prawie. O, tarczę masz? Ty cheaterze. No, jeszcze jednego. Udało się. I to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczyliśmy sobie dwie mapy. W następnym pokażę wam jakieś inne tryby gry. Dzięki za oglądanie. Cześć.